Cześć, ja nazywam się Aleksander Trampała, to jest kolejny tutorial z cyklu programowania gier w C++ dla Czyżek Akademii. Ostatnio pożegnaliśmy się, pisząc sobie nagłówek dla kolejnej klasy naszych zasobów, dla czcionki. Do czcionek używać będziemy rozszerzenia SDLTTF, przypominam. I właśnie tym zajmiemy się na początku. Dopiszmy sobie jeszcze jeden nagłówek, mianowicie bool good, które będzie jak zwykle sprawdzać nam, czy font jest dobrze zainicjalizowany. Możemy dodać sobie od razu prywatną zmienną initialized i przejść do naszego pliku cpp, albo w moim przypadku skopiujmy sobie nagłówek naszego konstruktora numer 1, który będzie przyjmował katalog i czcionkę. Będzie on po prostu wywoływał kolejną metodę loadResource. Zatem skopiujmy sobie jeszcze nagłówek loadResource. Zaimplementujmy go tu od razu. Wklejam. Dopisuję przestrzeń nazw. Robiąc oczywiście przy tym literówkę. I w naszym konstruktorze wywołam obiekt loadResource z tymi samymi argumentami. Możemy jeszcze dopisać tutaj krótką listę inicjalizacyjną. Wcześniej jednak wróćmy do naszego fontu i dodajmy sobie jeszcze jedną zmienną prywatną, czyli nasze po prostu height, wysokość. Zmieńmy nazwę argumentu, żeby móc się jakoś odwołać, po prostu na h. I zainicjalizujmy naszą wysokość naszym h z argumentów. Przejdźmy teraz do właściwego ładowania zasobów. Jeżeli nasza tekstura była już zainicjalizowana, sprawdzamy ilość odwołań do niej, czyli font. Znajdźmy to sobie na naszej liście. Będzie to operator useCount. Równa się 0. A raczej przepraszam, jeśli jest większe od 0. Zrobimy error, że to jest na wypadek, gdybyśmy chcieli jeszcze raz przeładować zasób na tej samej zmiennej. No, a nie możemy tego zrobić, jeśli nasza czcionka jest nadal używana. Zatem SDL debug, przepraszam, nasz debug log. Który musimy tu oczywiście zainkludować. Wątpię. Dodajmy go po prostu w naszych resursach, będzie to szersze. Zatem przeszedłem teraz do klasy resource i dodaję plik debug log. W ten sposób będziemy mogli go wywalić na przykład z resource texture. Tutaj również robię tę poprawkę. Usuwam jedną linię, by uniknąć problemów przy kompilacji. I wracam. Debug log. Trying. W przeciwnym jednak wypadku oczywiście zwracamy tu false. W przeciwnym wypadku jednak, jeśli nasza tekstura nie była zainicjalizowana, tu możemy w sumie usunąć tego else'a, bo jeżeli font count był równy 0, również się tym zajmiemy. Odpalamy sobie ttf init, inicjalizujący naszą tą. Teraz zauważcie, że robimy większość rzeczy analogicznie jak w naszym zasobie tekstury.
Czyli zresetujemy nasz wskaźnik i sprawdzimy odpowiednie warunki. W zasadzie można skopiować ten fragment, podmienić słówko texture na font. I użyć font.reset sdl ttf open font z pliku dir o wysokości height. I jak w przypadku tekstur podać funkcję zamykającą ttf close font. Nasz dir oczywiście z małych liter. .cstring. Wszystko wydaje się być w porządku. Przejdźmy do kolejnych funkcji. Napiszmy od razu naszą krótką funkcję good, która będzie zwracać po prostu initialized. I ruszamy dalej. Akcesor, czyli getFont. Zaczniemy tutaj od tych krótkich rzeczy. Zwróci nam font.get. I zostały oczywiście nasze zasoby, czyli konstruktor kopiujący. Bierzemy się teraz za niego. Przepraszam, znów przestrzeń nazw. W tym miejscu ciało funkcji. Teraz najważniejsza rzecz przy całym kopiowaniu. Mianowicie wywołanie osobiście konstruktora kopiującego naszego SDL shared pointera, który sam zajmie się praktycznie resztą. I oczywiście ustawienie initialize na res.initialize. Podobnie zrobimy przy operatorze przypisania. Ja tu sobie tylko skopiuję ten nagłówek. Tylko tutaj oczywiście nie ma list inicjalizacyjnych. Musimy użyć... Ojejku. Dopisać zwracaną zmienną. Musimy po prostu użyć font równa się res.font i zwrócić gwiazdka dys. Teraz, chociaż teoretycznie nasz SDL shared pointer sam zajmie się pamięcią, my chcielibyśmy na wszelki wypadek, gdybyśmy chcieli sami ją zwalniać, stworzyć jeszcze sobie funkcję niszczącą. Zresztą dobrze ona pokazuje całą ideę działania tego systemu zwalniania pamięci. Zatem nasz destroy, bardzo krótki i prosty. W zasadzie praktycznie analogiczny znów jak w naszej resource texture. Możemy tu przejść. Skopiować sobie tą wartość. Wrócić do naszego pliku. Przekleić ją. Podmienić oczywiście teksturę na font. A funkcję sdl.destroyTexture na tf close font. Skończyliśmy pisanie naszej klasy. Kolejnej klasy zasobów przerzucę ją od razu do odpowiednich folderów. Teraz druga klasa, którą dziś napiszemy, będzie związana z tym, jak SDL obsługuje pisane teksty i dziedziczyć będzie po naszej teksturze.
Dodaję sobie więc nową klasę. Nazwę ją Resource Font Texture z bazową klasą Resource Texture. SDL każdy tekst wyświetla na teksturze. Za każdym razem, gdy chcemy wyświetlić odpowiedni tekst, budowana jest dla niego tak naprawdę tekstura i na niej właśnie będzie on wyświetlany. Dlatego też potrzebujemy osobnej klasy ResourceFontTexture dla zbudowania sobie takiej tekstury z odpowiednich argumentów. Tymi argumentami będzie oczywiście string z tekstem, nasz ResourceFont, który musimy tu zinkludować. Oraz renderer, tak samo potrzebny jak przy tworzeniu zwykłej tekstury. Umówiliśmy się, że będzie to SDL renderer, a nie nasz, zatem SDL renderer renderer. Oczywiście konstruktor kopiujący i operator przypisania. Standardowe nagłówki. Reszta zmiennych będzie mogła być dziedziczona. GetTexture zwróci tą samą teksturę, SharedPointer również. Private musimy tylko zmienić na Protected, żeby było dziedziczone. Jest to w ResourceTexture. Oczywiście jeszcze musimy przeładować nasz loadResource. Który również będzie inny. Mam nadzieję, że to jest na razie jasne. Kopiuję argumenty naszego tego. Wklejam je do Load Resource, tak jak robiliśmy zawsze. Zamknę niepotrzebne pliki i przejdźmy do robienia. Skopiujmy sobie nagłówek. Wrzucimy go tutaj. Dopiszmy jeszcze sobie prywatną zmienną tekst, żeby orientować się, co przechowuje nasza klasa. Tekstura nie zwraca takiej informacji. I inicjalizujemy nasz tekst zmienną T. I włączamy dwukropek, przepraszam, i włączamy nasze load resource. Od T, font i renderer. Wracamy tutaj. Znów kopiujemy sobie nagłówek funkcji. Przestrzeń nazw. I bierzemy się do dzieła. Pozwolę sobie wrócić do zwykłej tekstury, ponieważ początek jak zwykle będzie dość podobny. Jeżeli zainicjalizowano, to oczywiście możemy zwrócić standardowe zmienne. Jak widzicie, nasz initialized jest niedostępny. Być może mamy jakiś błąd w dziedziczeniu. Wchodzimy do resource texture i rzeczywiście powinniśmy tutaj dopisać sobie słówko public, inaczej wszystkie zmienne dziedziczone są prywatnie. I choć mamy do nich dostęp jeszcze w naszej klasie, to nie będziemy mieli dostępu niżej. Zatem public, żeby nie zmienić żadnych
metod dostępu, ponieważ public tak naprawdę inaczej. Dziedziczenie protected zmienia wszystkie dziedziczenia public na protected, a prywatne zostawia. Dziedziczenie protected, dziedziczenie private zmienia wszystko na private i jest również domyślne. Zatem zrobimy to public, żeby nasze resursy pozostały publiczne, kiedy były publiczne. Wracamy teraz do naszej tekstury. Mamy już dostęp do initialized. Przepraszam za ten fragment. I ruszamy dalej. Tak naprawdę większość naszego konstruktora nadal może być skopiowana. Kopiuję tą zawartość. Wklejam ją tutaj. Zamieniamy tylko nasze surface na TTF render text solid o foncie get o naszym tekście text.cstring i o kolorze, który dodamy jako argument oczywiście. Kolor. Na razie nie będziemy zwracać uwagi na błędy kompilacji, ponieważ czeka nas mały refaktor, no i niestety będziemy musieli się nim jeszcze za chwilę zająć. Już tłumaczę. Zrobimy to teraz, nie opóźniając. Upewnijmy się tylko, że ta funkcja teoretycznie działa. Nie liczymy teraz koloru. Jeżeli surface się nie zwrócił, zwracamy błąd. Error loading font. Surface from font. Texture reset. SDL destroy texture. Jest w porządku. Oczywiście tak, zwalniamy naszą tą. Tak, wydaje się ok. Zresztą jest to skopiowana funkcja. A o wszystkim przekonamy się w następnej lekcji, ponieważ to w niej przejdziemy do testów całego systemu. Na razie jednak jeszcze mały refaktor. Wcześniej stworzyliśmy sobie plik VEC2. Ja jednak postanowiłem, że wykorzystamy go trochę szerzej i stworzymy sobie plik w zamian za to utils. Na szczęście mamy opcję rename. Pewnie pogubimy parę dependencies, chyba że nasz cudowny visual sam je zmienia. Oczywiście nie. Zatem zmienimy tą nazwę na utils we wszystkich plikach, w których będzie trzeba. I przerzucimy tam wszystkie rzeczy typu kolory. Będziemy tam po prostu trzymać wszystko, co jest niezwiązane konkretnie z żadną wartością, a raczej ogólnie potrzebne. Myślę, że to trochę uładni cały system, pozwoli zmniejszyć ilość includów, a jednocześnie ten plik aż tak nam się znowu nie rozrośnie, żebyśmy nie mogli tam wszystkiego dodać. Zatem, wracając do font texture, dodajemy tutaj w naszym resource po prostu utils. I próbujemy. Musimy teraz przebrnąć przez wszystkie nagłówki, poprawiając to. Nie będzie to fajna sprawa, ale lepiej teraz niż później unikać naszych dependencies. Zatem renderer. Window jest pierwszym plikiem. Kolejny renderable line. One wszystkie dziedziczą po obiekcie, więc nie powinno być problemu. Również tu wszystko dziedziczy poza sobie, możemy więc wyrzucić tą zależność. I to chyba wszystko, mam nadzieję. Nasz czas jednak powoli dobiega końca. Jesteśmy trochę w trakcie rozgrzebywania się. Musimy poprawić jeszcze konstruktor kopiujący, operator przypisania dla nowej klasy. Musimy poprawić te kolorki, ponieważ coś jest z nimi nie tak i to prawdopodobnie chodzi o kwestię tego, jak wcześniej SDL obsługiwał kolory. Tym jednak zajmiemy się w następnym odcinku. W tej chwili niestety nie jesteśmy w stanie skompilować naszego projektu na koniec, ale przed nami jeszcze trochę pracy.
Na dziś to jednak wszystko. Zostańcie ze mną na dłużej. Nie zniechęcajcie się. To duży projekt, ale już jesteśmy blisko końca najgorszej części. Potem będzie tylko z górki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie Ćwiczek Academy. Oglądajcie również inne filmiki. Do zobaczenia. Cześć.